Witajcie na kanale Muscle Power, z tej strony Patryk Barnaś. Dzisiaj nagramy dla Was trening pleców na niecałe 2 tygodnie do mojego pierwszego startu, który odbędzie się na FIWE w Warszawie. Nie wiem, kiedy ten materiał dokładnie pojawi się na kanale, może wcześniej już zobaczycie efekt finalny na scenie. Ale tak jak mówię, zrobimy dzisiaj trening pleców, zobaczycie, jak to u mnie wygląda właśnie przed samymi zawodami. W sumie jest to ostatni trening pleców całościowy przed startem. Także no co, staram się jeszcze nabrać trochę energii z sądeckiego powietrza przed treningiem. No już szczerze powiedziawszy, zresztą jak widać po mojej twarzy i po oczach, lekkie zmęczenie. No spróbujemy dać siebie 100% oczywiście, jak zawsze. Oczywiście nie zapomnijcie o naszych kodach rabatowych w sklepie Muscle Power Real Progress 10, w sklepie Hero Lab Real Progress 20. Co, lecimy, zabieramy się za trening, działamy. Lecimy rozgrzewkę. Lekko się przepompujemy jeszcze. Porozgrzewamy się całościowo przed treningiem pleców i pokażę Wam, jak on dzisiaj będzie wyglądał. Dzisiaj raczej będziemy się skupiali na dopinaniu wszystkich mięśni. Nie będą to ćwiczenia, wszystkie ćwiczenia wielostawowe zostały wyeliminowane. Ciągi, wiosła. Można powiedzieć, że lżejszy trening, ale z większą intensywnością, jeśli chodzi o serie łączone, bo tam już jest naprawdę ostro. Właśnie większą część energii z treningu staram się właśnie skupić w tym miejscu. Już z doświadczenia wiem, nie tylko mnie, ale także i Mateusza. Mateusz jest tego samego, także zdania, że te serie łączone jednak robią roboty przed samym startem. To mięso nabiera takiej lepszej definicji, więc według mnie spoko się sprawdza. Dobra, jedziemy. Pierwsze ćwiczenie, ściąganie drążka do klatki piersiowej. Jest to ćwiczenie pierwsze, rozgrzewkowe. Piramidalnie wchodzimy na te bazowe. Ma to bazowe obciążenie, jednak no dzisiaj nie będzie ono, można powiedzieć, że maksymalne. Już od kilku tygodni zszedłem z tych maksymalnych obciążeń. Robię po 12-14 ruchów z zapasem jeszcze na 2 powtórzenia. Tak jak mówiłem, bardziej staram się skupić właśnie na tych seriach łączonych, a nie na tych ciężkich ćwiczeniach. Organizm też musi być jednak do tych zawodów wypoczęty. Mięśnie nie mogą być zbytnio przemęczone. O, wiadomo, wtedy też tracą wygląd, więc... I po prostu ja też zauważyłem, że w późniejszych etapach właśnie tych przygotowań, kiedy za ciężko trenuję, to także organizm zaczyna się bronić przed spalaniem tkanki tłuszczowej. U mnie tak to wygląda, więc staram się, jakby to powiedzieć, nie przemęczać zbytnio tego organizmu. Tak naprawdę zbyt wiele to nie zmieni. Mięśnie nam nie spadną w te kilka tygodni, a organizm musi być przede wszystkim wypoczęty w tak głębokim deficycie i przy takiej intensywności i ilości cardio, nie? Więc tak to u mnie wygląda. Drugie ćwiczenie, wiosłowanie na maszynie Hammer i rozgrzewkowo zaczynamy oczywiście od małego ciężaru, stopniowo dokładamy 2 serie rozgrzewkowe, a później jeszcze 2 serie robocze. Lecimy. Czuję się wręcz fantastycznie jak na 2 tygodnie przed zawodami, więc nie ma co narzekać. Trzeba ciągnąć do przodu, a tak serio,
No jest zmęczenie mega już odczuwalne. Ogólnie to słabo śpię, budzę się z głodu, woda przez noc schodzi, ze 4-3 razy w nocy idę na siku, no więc ten sen jest naprawdę rozbity. Staram się w ciągu dnia jeszcze coś odpocząć, jednak no duża ilość obowiązków też na to nie do końca pozwala. No ale czy tak to ma wyglądać? No nikt nie powiedział, że będzie to droga usłana różami. Zresztą nikt mi nie kazuje tego robić, robię to na własne życzenie, więc co, no, trzeba zapierać i tyle. Co mogę więcej dodać? Dodałbym coś, ale to są brzydkie słowa, więc nie nadają się na ten kanał. Lecimy dalej. Dobra, wykonujemy sobie teraz trzecie ćwiczenie. Ściąganie trójkąta na wioślarzu. Jest to trzecie ćwiczenie w naszym planie dzisiejszym. I co? Zrobimy sobie tutaj już takie delikatne 3 serie. Myślę, że na 80% maksymalnego obciążenia. Po 14, może maksymalnie 15 powtórzeń i przechodzimy na ostatnie ćwiczenia. Będzie to seria łączona, którą za chwilę zobaczycie. Myślałem, że mi się później humor trochę poprawi, że z 3 na 10 poprawi się na przynajmniej 4, ale niestety nie. To już nie ten etap. Coraz mniej uśmiechu na twarzy, ale w sumie czasem fajnie się tak poczuć. Później jak kończy się przygotowania, to człowiek nie wiedział, że jak naprawdę, jak pięknie wygląda świat. No naprawdę, to samo poczucie, trzeba to przeżyć tak naprawdę, żeby wiedzieć, jak to jest. Ciężko to opisać, a to w sumie ja często porównuję to do takiego konkretnego kaca. Tylko wyobraźcie sobie, że macie takiego kaca przez na przykład, dajmy na to, 1,5 miesiąca. Do tego jesteście mega głodni i nie możecie spać, nie? Więc no jak możecie sami wywnioskować, lekko nie jest. Nie robiąc siebie, oczywiście męczennik. Działamy. Druga seria. A dzisiaj idę do fizjo, pospinało mi tak nogi od cardio. Że masakra, nie mogłem dzisiaj w nocy zasnąć. W sumie i tak nie mogę spać. Ale dobra, było jeszcze gorzej. Kończymy to ćwiczenie, teraz seria łączona. Robimy sobie ściąganie trójkąta do klatki piersiowej, później wiosłowanie hantelkami w opadzie tułowia i zrobimy sobie jeszcze narciarza, czyli 3 ćwiczenia w jednym, po 25 powtórzeń, czyli jest już dość ostro, można powiedzieć. 75 powtórzeń w jednej serii. Można powiedzieć, że już takie cardio, mało obciążenie. Ale naprawdę daje w kość. Zresztą sami zobaczycie. Dobra, i kolejna. Teraz wysuwanie hantelkami w opadzie tułowia. 25 powtórzeń. Weźmiemy sobie może po 15 kilo. Powinno wystarczyć. Jak widzicie, przerwa między seriami. Po prostu dosłownie z przejścia na przejścia z jednego miejsca na drugie i lecimy.
wam, że nie jest lekko. Wydaje się dość niewinne, ale naprawdę daje w kość. Tutaj mamy przerwę teraz między seriami. Półtory minuty, minuta i lecimy kolejną. Będziemy mieli takie trzy. Myślę, że około 15 minut solidnego, dodatkowego cardio. Trening dzisiejszy mamy już zakończony. Dzięki za obejrzenie całego materiału. Wniosków pewnie w większości nie wyciągniecie żadnych, ponieważ pewnie większość z was zawodnikami nie jest. Ale zobaczyliście, jak to wygląda właśnie u mnie. Praktycznie można powiedzieć, że przed samym startem. Do tego myślę, że forma jest już przyzwoita. Jeszcze dopalić te resztki. Kilka dni na dopalenie tych resztek. Spuszczamy z tego wodę. Malujemy się i wychodzimy na scenę, więc możecie trzymać za mnie kciuki. Jeszcze raz bardzo serdecznie wam dziękuję. I pamiętajcie o naszych kodach rabatowych. Nas w sklepie Muscle Power Real Progress 10, w sklepie Hero Lab Real Progress 20. Sprawdzajcie oferty, bądźcie cały czas na bieżąco. Jeśli jeszcze nie obserwujecie nas na Instagramie, także zapraszamy, aby być na bieżąco z wszystkimi ofertami. Więc trzymajcie się i pozdrawiam was.